Wydaje ci się, że jesteś ogólnie dość szczupły, tylko twój brzuch wystaje jak wielki balon. A może próbowałeś już kiedyś schudnąć, ale traciłeś tłuszcz z każdego innego miejsca, tylko nie z brzucha. Rano na czo twój brzuch wygląda świetnie, ale po zjedzeniu czegoś zaczyna żyć własnym życiem i dwukrotnie się powiększa. Zastanawiasz się, czy są jakieś skuteczne ćwiczenia, które raz na zawsze pomogą ci pozbyć się wystającego brzucha? Jesteś w dobrym miejscu. Wystający brzuch może mieć kilka przyczyn. Bardzo ważne jest jej określenie, bo od tego będzie zależało, jakie działania powinniśmy wdrożyć. Najpopularniejszą przyczyną wystającego brzucha jest po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej, który kumuluje się właśnie w okolicach brzucha. Kolejną przyczyną mogą być zdęcia. To, co jemy, ma ogromny wpływ na wygląd naszego brzucha. Jeśli dwie powyższe przyczyny cię nie dotyczą, może okazać się, że wystający brzuch związany jest z wadą postawy czy osłabieniem mięśni. To właśnie dlatego postanowiłem nagrać ten film i omówić w nim najpopularniejsze przyczyny wystającego brzucha. Zaproponuję ci też konkretne rozwiązanie pasujące do każdej z tych przyczyn. Dzięki temu zaobserwujesz bardzo szybkie efekty, w konsekwencji czego twój wystający brzuch zniknie raz na zawsze. Nadmiar tkanki tłuszczowej to przyczyna, która jest najpopularniejsza. Dane z Polski pokazują, że prawie co drugi Polak ma nadmierną masę ciała. Jak możesz sprawdzić, czy ten problem cię dotyczy? Najprościej będzie wykorzystać BMI, wpisujesz tam swój wzrost i masę ciała. Jeżeli wynik będzie wyższy niż 25, to prawdopodobnie powinieneś schudnąć. Jedynym sposobem, aby pozbyć się tkanki tłuszczowej, jest deficyt energetyczny. Musimy wraz z pożywieniem dostarczać mniej energii, niż wydatkuje nasz organizm. W większości przypadków niezbędne będzie wprowadzenie zmian w żywieniu, czyli zastosowanie diety z ujemnym bilansem kalorycznym. Zmniejszenie podaży energii o około 15-20% spowoduje, że twój organizm zacznie korzystać z zasobów energii, które zgromadził do tego czasu w postaci tkanki tłuszczowej, również tej na brzuchu. Dodatkowo warto zwiększyć poziom aktywności fizycznej. Im więcej się ruszamy, tym więcej energii spalamy i łatwiej o zachowanie deficytu. W tym punkcie odradzam ci stosowanie różnego rodzaju głodówek, detoksów, choć reklamowane są jak cudowne rozwiązania, dają tylko krótkotrwałe efekty. Utrzymanie założeń takiej diety wiąże się z cudem, dosłownie. Często dochodzi do powrotu do poprzedniego żywienia. Utracone kilogramy i utracony brzuch szybko wraca, więc nie polecam ci takich rzeczy nie rób. Bardzo ważne w przypadku takiego odchudzania jest cierpliwość, ponieważ tkanka tłuszczowa spada z całego ciała i musisz być cierpliwy, bo dopiero z brzucha spadnie w odpowiednim momencie, więc jest to ważne, żebyś był cierpliwy, jeżeli się odchudzasz. Kolejna przyczyna, czyli wzdęcia. Może się okazać, że z jakiegoś powodu doskwiera ci uczucie pełności w jamie brzusznej, wiążące się z obecnością nadmiernej ilości gazów w twoich jelitach. Przyczyn takich wzdęć może być bardzo dużo, ja w tym nagraniu omówię takie najważniejsze. Zacznę od poważniejszych rzeczy, czyli chorób. Nadmierne, uciążliwe wzdęcia mogą być objawem chorób układu pokarmowego, np. celiaki, chorób czynnościowych jak IBS, czy nawet niektórych nowotworów. Dlatego jeżeli problem jest bardzo nasilony, jeżeli brzuch jest wydęty non-stop albo na przykład boli, to przede wszystkim skonsultuj się z lekarzem i zrób odpowiednie badania. Czasem zdęcia są objawem różnego rodzaju nietolerancji pokarmowych. Taka najpopularniejsza, którą sam mam, to jest nietolerancja laktozy. Po prostu po spożyciu różnych produktów brzuch nagle samoistnie zaczyna rosnąć. Można to jednak bardzo łatwo rozwiązać i wybierać po prostu produkty, które nie mają laktozy. Niektóre produkty spożywcze mogą też sprzyjać powstawaniu zdęć. Najczęściej mówi się o produktach łatwo fermentujących w jelitach, czyli High Food Map, ale poczekaj, zanim zaczniesz eliminować wszystkie produkty z tej listy, bo one w dużej części są zdrowe i warto mieć je w swoim jadłospisie. Możesz na początku założyć dzienniczek i notować, po jakich potrawach i po jakich produktach wzdęcia najmocniej ci dokuczają. Wtedy sprawdzisz, na co najmocniej reagujesz i wtedy te konkretne produkty możesz wyeliminować z diety. Trzecia rzecz, czyli wady postawy. Jeżeli masz niski poziom tkanki tłuszczowej, nie ma wzdęć, a dalej masz wydęty brzuch, bardzo możliwe, że jest to kwestia właśnie wad postawy. Hiperlordoza lędźwiowego odcinka kręgosłupa to jedna z najpopularniejszych wad postawy, która może powodować, że nasz brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Dzieje się tak, ponieważ nasza miednica znajduje się wtedy w przodopochyleniu i powiększa się krzywizna kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Ważne jest to, że tutaj bardzo dużo możemy zdziałać odpowiednimi ćwiczeniami. Takie ustawienie miednicy najczęściej wynika z tego, że mięśnie brzucha oraz pośladków są słabe i rozciągnięte, dlatego zależy nam w treningu na tym, aby je wzmocnić. Przykładowym ćwiczeniem na wzmocnienie pośladków są na przykład hip thrusty, a brzuch może wzmacniać na przykład robiąc alachy czy kółka. Wrzucę ci tutaj też jedno z moich ulubionych ćwiczeń, wypnij, napnij, które pokazuje ci, że dosłownie w jedną chwilę można zmniejszyć obwód brzuchu w pasie właśnie aktywując mięśnie brzucha i pośladków.
Oprócz mięśni, które są słabe, możesz zająć się także mięśniami w tej wadzie postawy, które są nadmiernie napięte. Najczęściej będzie to prostownik grzbietu oraz mięsień biodrowo-lędźwiowy. Jeżeli oprócz wystającego brzucha masz problem z bólem pleców, to koniecznie się tym zajmij. Bardzo ważnym mięśniem, który trzyma nasze narządy w ryzach, jest mięsień poprzeczny brzucha. Odpowiednie jego wzmocnienie też może zmniejszyć dolegliwości związane z wystającym brzuchem. Jeżeli odpowiednio zdiagnozujesz przyczynę wystającego brzucha, to po wdrożeniu tych wskazówek bardzo szybko zaobserwujesz pozytywne efekty. Twoja sylwetka zmieni się nie do poznania, innym będzie ciężko uwierzyć, że tak szybko pozbyłeś się wystającego brzucha. Daj mi znać w komentarzu, czy męczyłeś się kiedyś właśnie z takim wydętym brzuchem. Może teraz się męczysz i szukasz pomocy. Koniecznie tutaj napisz, co się u Ciebie dzieje i do następnego nagrania.